Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w RTL Ski Jumping 2007 i kontynuujemy sobie naszą karierę świetną. Pieniądze idą nam w dół zamiast w górę, nic nie, idziemy na minus, nasze koszty są większe od dochodów. Także konkurs. Oberstdorf, Puchar Świata. Turniej 9 z 27 i jednocześnie turniej 4 skoczni, turniej pierwszy z 4. Czyli teraz będzie tryb KO. Tak jak w quizie w poprzednim odcinku było pytanie. Najpierw trzeba się zakwalifikować. Niestety. Wiatr skąd? Tak troszkę bardziej z przodu. Ale tak niekoniecznie. No, niekoniecznie. Tak, prawa noga będzie latać. Okej, okay, chyba w miarę fajnie wyszło. A był dziki skok. Dziki jak nic. Dziki jak dzik. Czas na długiego. Jak tam długi skoczy? O, bardzo fajne miał wybicie. Jest! Tylko bez telemarku i już punkty pójdą. Po 16, masakra. Czas na lotnika. On po dodatkowym treningu nieudanym w poprzednim odcinku jest teraz przygotowany. I przykaz jest też 16 już. Okej, miejmy nadzieję, że się zakwalifikuje. Wow, jak go pociągnęło na końcu jeszcze. Jest 18,5, taki śmieszny skok. A tak w miarę dobrze wyszedł. Dobra, Kowalski oczywiście nie skacze. I lecimy dalej. Lotnik jest na razie 10. Długi z Zenkiem się tym razem czochrają. Okej, okay, długi. 101. O, w mordę. No to ma przesrane. Jakiś kozak mu się trafił. No to będzie ciężko tyle machnąć. Ale może się uda, zobaczymy. Dobra, są szanse. Fuck, bez telemarku. Dlaczego? 17, 16. Ale wystarczyło? Dobra, nie ogarniam. Zenek Podejski, a to ten nawet nie musi skakać i tak wygra. 76, jak tamtym miał coś. 101. Ten to ma pikuś. Jeszcze skoczył bardzo dobrze, więc to już w ogóle. 97. Tutaj troszeczkę ten. No i on ma 82 punkty. Czyli się dostał. Lotnik też nie ma wielkich tutaj wymagań. Ale skoczyć dobrze musi, żeby się dostać do tego. Żeby być powyżej 15 pozycji. No na razie to na dobry skok to nie wyglądało. Wow, ale dalsza część skoku jak najbardziej na dobry skok wyglądała. Odległość 111,5 metra. I lądowanie bardzo ładne. 110 punktów mamy. Świetnie. Jest na razie czwarty, teraz Kowalski. Nie wiadomo ile musi Kowalski skoczyć, bo jego przeciwnik jeszcze nie skakał. Także mamy troszkę niebezpieczną sytuację dla Kowalskiego, rzecz jasna. Wow. Ten to ma lądowanie dopiero. Punktów po 11. 93. Peter Petersen. No to Kowalski się nie dostał. Tamten był pierwszy, a Kowalski tańczył. Ale beznadzieja. Dobra, długi, druga runda. Nice.
No, tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. 119,5 metra. I bardzo piękne noty. No, długi ma teraz silną pozycję, trzeba przyznać. Bo jednak pierwszy skok też nie był taki słaby. Znaczy w sumie nie był też za specjalny. Lotnik ma jeszcze lepsze szanse. Tylko żeby ten drut teraz ten skok taki ładny oddał. Dobra, Podejski już jest skreślony. Prosta piłka. Ale on się tam cieszy. Dobra, Długiego już tam przesunęli w tabeli. Czas na Lotnika. Złotego chłopca. No. No, słabo. Słabo, okazja zmarnowana. Tylko Długi się coś zaprezentował. Jak tam Lotnik dalej, 16, Długi podskoczył w tabeli. Dobra. A w turnieju czterech skoczni Długi jest 7. Okej, 1000 euro. 5000. Dowalić mi treningi dodatkowe. Tylko chyba, że z motywacji będę obcinał. MP3. Quiz. A bierzemy udział, co mi tam. Jak nazywa się waluta węgierska? O, w mordę. Forint, rubel, korynt. Forint. Coś tak słyszałem. Jakie jest określenie gastronomiczne na mięso upieczone w piekarniku? Marynata, mielone, pieczeń. Pieczeń. Jejku. Jaka jest maksymalna nota za styl, jaką może przyznać sędzia? 20. Jak nazywała się dzielna pani porucznik walczące z obcymi przybyszem w filmie Obcy? O, nie mam pojęcia. Jaka nowinka techniczna zrewolucjonizowała łyżwiarstwo szybkie w latach? Opływowy kask, sztuczny lód, płaskie... Płaskie łyżwy? Sztuczny lód. W latach 90. XX wieku? Płaskie łyżwy. Czyli co? A! Nie wiem, nie mam pojęcia, o co chodzi. Jakieś płaskie łyżwy, nie ogarniam. Dobra, lecimy z tym koksem. A ty umiałem z kondycji odjąć, kurde. Taki jestem jakiś zdezorientowany przez to, jak oni skaczą, że... Konkurs. Kowalski leci na łeb na szyję. Nie wiem, co on sobie myśli. Dobra, mamy Garmisch. Niemcy. Tu ma Kowalski rekord. 123 metry. Zobaczymy, jak teraz poleci. Zaczynamy. Podejski na początek. Najgorszy chłopak. 27. Pucharze świata. Dobra, mamy jakiś w miarę skok, tylko że lądowanie beznadziejne. Ciekawe, czy się zakwalifikuje. Miejmy nadzieję, że tak. Chociaż tam jeden w te czy we w te i tak nic nie zarabiał. O, ten spóźnił wybicie i leciał sobie krzywo. Okej. Także Długiego już mamy raczej odhaczonego. Zostaje nam Lotnik i Kowalski do skoków ogólnie. Bo ci raczej się nie dostali. Chociaż może się zdarzył cud. Okej, lecimy. Wow. No nie, i lądowanie za bardzo przekombinowałem. Też punktów malutko. Wszyscy jak mało punkcików dostają.
Tym nie skacze, może się dzięki temu dostanie. Dobra, zaczynamy od Kowalski. Podejski zaczyna? No dobra. Co on robi? Pierwszy skok to jest właśnie Podejski, no nieźle. Źle to wygląda. No, jeszcze gorzej wygląda w praktyce to. No i jest ostatni nadal. Lotnik. Na lotnikiem muszę ładnie skoczyć, bo jednak na tym skoczku mi zależy. Bo z hajsem to tak, żeby tylko dociągnąć do końca sezonu. No nie! Dlaczego mi się tak rozjeżdżają? No taki ładny skok był. Kto to? Rafael Schwarz. Pewnie się nie dostał ten lotnik. No to zobaczymy, kogo w drugiej rundzie zobaczymy. Pewnie tylko Kowalskiego albo kogoś innego. Pewnie jednego albo dwóch. Chociaż w sumie już w pierwszej rundzie miałem zobaczyć tylko dwóch, więc, a zobaczyłem wszystkich, więc to nic nie wiadomo. No jeden przynajmniej umie lądować. Szary pan. Ale skok króciutki. Ale na razie Kowalski jest pierwszy. Lotnik 14. No, pięknie. Ale jakby on tego lądowania nie spaprał, on by był chyba na podium. Dobra, Podejski. Nie wiem, skąd on się tu wziął, ale niech skacze. Długi chyba nie dostał się. A Podejski był tam ostatni, czy tam przedostatni. Wow, wow! Ale poleciał. Tylko bez telemarku, więc będzie mało punktów. No. Ale dobrze, Krzysiu Lotnik. O, jejku. A mnie gardło piecze. Leci chłopak. No oczywiście lądowanie jest poprane. No, Kowalski teraz. Jak ten Kowalski skoczy? No, byle jak najlepiej. Bo ma pierwszą pozycję po pierwszej rundzie. I na razie chyba po drugiej też będzie tak miał. Jak nie poprzelądowa, jest lądowanie bardzo ładne. 116 metrów i 19 same. No i jest pewna pierwsza pozycja. Całe 12 punktów różnicy. No i może nie całe. Okej, okay, Kowalski jest już drugi w tej tutaj. W lidze profesjonalistów. Lotnik nadal. Ojejku, ale żeby być 15, to lotnik ma przesrane. Żeby się tam dostać. Musiałby naprawdę dobrze skakać. Za to długi nie ma z tym problemu, żeby spadać w dół. Ale Podejski może łatwo skoczyć do góry. Raz by był pierwszy i by już był kilka miejsc wyżej. A jak tam w czterech skoczni? Długi był wysoko, ale teraz maścił, więc lotnik jest 15. A Kowalski jest 23. No nie za ciekawie to wygląda. Troszkę z kondycji do siły, troszkę z motywacji do siły. No okej. Długi został zaproszony na obiad, więc troszkę zarobił. Ponownie mu nie obniżyłem kondycji. Quiz! Ale tych quizów w tych dwóch ostatnich odcinkach, w którym z poniższych sportów można otrzymać karę. Battalion Times na lodzie, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie, biathlon, 50-50,
Hokej. Karę. Dobra. Następne pytanie. W jakim sporcie zimowym można zdobyć asystę? W zimowym? Hokeju? Bobslejach? W skokach narciarskich? Nowe pytanie. Who was the king of the... Co? Czego jest po angielsku? Nie wiem. Nie miałem pojęcia. Strzeliłem kogoś. Postrzeliłem kogoś. Hehe. Tutaj ten trening jest okej przy nim. No i Kowalski fajnie teraz zarobił przynajmniej coś na tych darmo zjadów. I na siebie. No i to by było na tyle w tym odcinku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.